Among Us na uczelni? Tylko prawdziwi fani byliby w stanie wpaść na coś takiego. Niech zacznie się rozgrywka! Bycie oszustem podczas gry na uczelni wymaga wielu trików do pomijania zajęć. Co tam jest? Gdzie? Nic nie widzę! Zosiu? Ups! Tym razem coś poszło nie tak! Wentylacja była za wąska! No, no! Teraz nas nie zabijesz, ty oszuście! Jedynka dla wszystkich! Co to? Czyjeś nogi znowu utknęły w wentylacji! Koniec tego dobrego! Mam dość! Znowu to robicie? Chyba sobie żartujecie! Ile razy mam wam mówić, żebyście nie wchodzili do wentylacji? Jedynka z geografii gwarantowana dla wszystkich! Czy ktokolwiek wykonał zadanie? Nie! Wygląda na to, że prace domowe nie są ulubioną rzeczą studentów pana Marka. Sama Marysia raczej nie uratuje sytuacji. Nigdy nie widziałem takich leniwych uczniów. Ukażę was sabotażem! Na sali tlen skończy się za minutę. Czy zadanie jest tak trudne, że dziewczyny wolą umrzeć niż je wykonać? Tak, są wyjątkowo leniwe. O nie, co ja zrobiłem? Zosiu, obudź się! Moje biedne studentki! Haha, mam cię! To tylko zabawa, panie Marku! Ty małe kłamczuchy! Wszyscy dostają jedynki! Jest nie tylko nudny, ale i wredny! Pora na psikusa! Cicho, idzie pan Marek! Tak, studentki nie potrafią przestać robić żartów nawet podczas gry! Ups, guzik? Spotkanie kryzysowe! Jesteśmy tutaj, profesorze! A teraz dowiedzmy się, kto jest oszustem! Nikogo nie wzywałem! Zostawcie mnie! Migiem! Koniec tego dobrego! W końcu obiad! Umieram z głodu! Chodźcie do mnie, kanapeczki! Palce lizać! Karaluch na stołówce? Co? O nie! Pomocy! Panie Marku, teraz na pewno znajdziemy oszusta! Dajcie mi spokój! No, no! Oceniając po minie profesora, dziewczyny słabo skończą! Wszyscy są? Marysiu? Tu jestem! Mam! Kaja? Tutaj! Alicja? Na miejscu! Świetnie! Zosia? Ja też! Haha! Super! Teraz możemy zacząć zajęcia! Nie mam dziś nastroju na naukę! Co za przebiegła dziewczyna! Chwila! Jest was czwórka! Tak, zgadza się! Gdzie poszła Kaja? To dobry sposób na uniknięcie zajęć! Uwielbiam tę grę! Wszystko jasne! Nieważne jak podstępny jest oszust, pana Marka nie da się przechytrzyć! Wiecie co? Zróbmy sobie dzień wolny! Możecie iść do domu! To chyba jakiś żart! No nie! On tak serio? A co z Kają? Ups! Kaja nie pośpi sobie w wentylacji! Wykonywanie zadań pana Marka nie jest łatwe, ale piątkowa uczennica Zosia zawsze świetnie sobie radzi. Hej, jak ona to robi? Nie mogę wykonać zadania, bo jestem oszustem, ale też chcę dostać piątkę. Mam pomysł. Morderca! Oszust! Co za boi dudek? Ocena Zosi będzie moja! Co? Nie! Pewnie! Oszuści nie mogą wykonywać zadań, ale Marysia nie mogła oczekiwać, że nie zabiorą pracy innych graczy. To nie fair! Panie Marku, sam to widziałeś! Daj mi jedynkę! Znowu test! Mam ich dość! Oto nowa dziewczyna, Ela! Tylko spójrzcie na nią! Chyba dołączyła do złej gry!
dziewczyny są takie podłe. To było obraźliwe. Ale nie szkodzi. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Mam cię. Ściąga. Nie oszukuj. Wezmę jeszcze jedną. Violetko. Wow, co za lifehack. Teraz Ela może łatwo zgapiać, a pan Marek niczego nie zauważy. Dziewczyny nie powinny się z niej śmiać. Kaju, zobaczysz, co ona pisze? Nie widzę przez bloki. Ma świetny pomysł. Co tam, Emilu? Podoba ci się moja czapka? No więc… tak. Ale jesteś słodki. Cóż, z powodu nóg Kai cały wysiłek Violetki idzie na marne. Wow, Kaju, masz ładne… szorty. Co? Ale nawet kupiłam dla niego czapkę. Nie szkodzi. Wiem, jak pozbyć się rywalki. Tylko czekaj. Haha! Violetka chce mnie zabić. Spotkanie! To kto jest oszustem? Pora zwołać spotkanie kryzysowe. Macie jakieś pomysły? O tak! Zbiegałam ze schodów, gdy Kaja wykończyła Violetkę. Powiedziałam, jesteś znielubiona. Powiedz nara zespołowi. Alicjo, na co ty sobie pozwalasz? Mamy lekcję muzyki. Zachowuj się i mów po ludzku. Dobrze, więc no, schodziłam ze schodów. Tak czy siak Kaja jest oszustem. I tyle. Alicjo, za taką historię dam ci co najwyżej dwóje z minusem. Masz łapkę w dół. Co? A więc to tak? Zobaczymy. Dziewczyny, znalazłam prawdziwego oszusta. Oj, pan Marek za wcześnie ukarał Alicję. Teraz grupa ma powód, by głosować przeciwko niemu. Żegnaj, panie Marku. A teraz możemy grać dalej. To nasze ostatnie zadanie. Co by tu zrobić? Rozwiązanie tego równania to kod do zamka. Dziewczyny, widzicie to równanie? Panie Marku, pan tak na serio? Równie dobrze możemy się poddać. Wygrał pan, panie Marku. Poddajecie się? Genialnie! Kocham być oszustem. Jaka szkoda. Tym razem studentki nie miały szans. Oto wasze testy. Możecie zaczynać. Zosiu, ten jest dla ciebie. Ojejku, jak mam to rozwiązać? Mam pomysł. Kto jest oszustem? Zabij nas, to nie dostaniemy dwój. To powinno zadziałać. Co tu się stało? Czemu jesteście martwe? Ups, nikt nie wykonał zadania, bo wszystkie zabiłam. Sorki, psorze, nic nie poradzę. Taka gra. Myślisz, że mnie przechytrzysz? Chodź tutaj, wykonasz to zadanie. O nie. Dziewczyny chyba do końca tego nie przemyślały. Na co czekasz? Zaczynaj. Ale, panie Marku, nie wiem, jak to zrobić. Byłam chora, gdy to przerabialiśmy. O, z pewnością. Następnym razem przygotuj się do zajęć, Kaju. Wybacz, nie mogłem się powstrzymać. Taka gra. Studenci, przestańcie biegać. Ale gramy w Among Us. Przeszkadzacie mi. Nie, tak się nie da pracować. Moja cierpliwość ma granice. Do kąta. Wszystkie. Tam się bawcie. Na takim małym terenie zdrajca absolutnie nie ma się gdzie ukryć. Zosiu, ty jesteś oszustem. Co teraz mamy zrobić? To nudne. Nie powinnyście mnie rozgniewać. Ha, ha. Zadziałało świetnie. No, moje drogie, następnym zadaniem jest zeskanowanie ściąg. Zaczynajmy. Alicjo? Czysto. Gotowe. Marysiu? O nie, tylko nie to. No, no. Wstyd. Moja ściąga. Nie znoszę tego skanera. Nic nie mam. A to co? Oddawaj. Tak ciężko nie ściągać? No, no. Piszcie dalej.
O, dziewczyny, ale skoro zdałyśmy skanowanie, to oszustem musi być pan Marek. Kto? Ja? Nie, nie jestem oszustem. Chciałbyś pograć w Among Us ze swoim nauczycielem? Napisz w komentarzu pod tym filmikiem. Podobał ci się nasz filmik? Daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć w dzwonek. Do zobaczenia!